Witam Was. Dzisiaj taki szybki filmik, ponieważ padło z Waszej strony jedno pytanie, a mianowicie pytaliście, co robić, jeżeli mamy ból pleców spowodowany rwą kulszową? Czy po prostu leżeć i się nie ruszać, czy po prostu jednak się ruszać, pomimo że boli? Jest to czasem bardzo ciężkie, jednak spróbujmy troszeczkę zrozumieć, co właściwie się dzieje, kiedy na przykład występuje jakiś ból mięśnia. Załóżmy, niech to będzie ta rwa kulszowa. To jest mięsień, który przechodzi nam tutaj z tyłu, koło pośladka przechodzi, przez miednicę. Właściwie jest to nerw kulszowy, tak żeby było prawdziwie, jednak jest tam obok taki mięsień, który po prostu przebiega wzdłuż właśnie tego. Teraz jeżeli dochodzi do tego, że zaczyna nas boleć to, czyli pojawia się rwa kulszowa, to ten mięsień przeważnie zaczyna po prostu jak gdyby puchnąć. On się robi taki większy, obrzęk powstaje, przez co zaczyna uciskać nam tutaj właśnie na ten nerw kulszowy. I to powoduje nam ten cały ból, ponieważ tam jest za mało miejsca w tym wszystkim. Dlaczego taki mięsień po prostu sam sobie nagle zaczyna puchnąć? Mianowicie jest to często spowodowane tym, że po prostu gdzieś coś źle zjedliśmy niestety. Lub było też, właściwie i było też za mało ruchu, za mało po prostu ruchu, ponieważ trzeba się ruszać. Nasze mięśnie funkcjonują troszeczkę jak pompa. Do góry, na dół, do góry, na dół, czyli pompujesz, jest przepływ. Jeżeli teraz cały czas siedzimy w miejscu, mało się ruszamy, dochodzi do zastojów. Teraz w połączeniu ze złym odżywianiem się, niestety jednak te wszystkie toksyny, które się gromadzą, nie potrafią po prostu odpłynąć z tych mięśni. I tu może właśnie pojawić się taki obrzęk tego mięśnia i pojawi się rwa kulszowa. To jest tylko taki przykład tej rwy kulszowej, bo o tego było właściwie pytanie. Jednak to się tyczy praktycznie każdego mięśnia. Na przykład tutaj za łopatką takie bóle, które się robią. Bardzo często, jeżeli ktoś nie ma zbyt dużej tkanki tłuszczowej na sobie, to można wtedy tutaj tak poczuć palcem w tym miejscu, gdzie boli i poczujecie takie właśnie zgrubienie na mięśniu, tak jakby ten mięsień cały spuchnięty. To po prostu właśnie są nagromadzone toksyny. Jeżeli teraz po prostu już mamy ten ból, i położymy się do łóżka, będziemy leżeć cicho i nie będziemy się ruszać, to niestety, ale jest szansa, że ten problem jeszcze bardziej się pogorszy, ponieważ nie ma ukrwienia dobrego w tym mięśniu, już i tak, ponieważ tam już blokuje wszystko przepływ, a teraz dodatkowy bezruch spowoduje, że ten mięsień jeszcze bardziej może napuchnąć w tym wypadku. I tutaj niestety, ale jest to bardzo kontraproduktywne, żeby po prostu zastać w bezruchu, jeżeli coś takiego występuje. Ja wiem, że to dziadostwo boli, bo ja kiedyś też miałem z tym doświadczenia. Jednak warto to rozruszać. To samo się tyczy, kiedyś miałem właśnie takie w plecach, takie bóle. I też, jeżeli tak siedziałem całkiem tego, to się tylko pogorszała sytuacja. Dlatego wtedy, pomimo że bolało, zacząłem robić jakieś pompki, cokolwiek, ruszać tą ręką do góry, do dołu, żeby był przepływ, żeby tutaj właśnie wszystko było. To samo było w nerwicy. W nerwicy dostawało się tak zwanego jak gdyby skurczu, można to powiedzieć, że tak siedziałeś cały skurczony. I przez to, że tutaj właśnie miałem mięśnie napięte cały czas na klatce piersiowej, pojawiał się problem właśnie z przepływem. I tu właśnie dochodziło u mnie do różnych takich bólów, ponieważ było to wszystko zablokowane. Dlatego pomimo, że to boli niestety, jednak ruch jest tutaj naszym przyjacielem. Dlatego po prostu warto się ruszać wtedy. Druga rzecz jeszcze, tu kiedyś Wam też robiłem taki filmik o rwie kulszowej, właśnie co zrobić. Linknę go tutaj u góry, rwa kulszowa. Dokładnie co zrobić przy tym i po prostu można się położyć wtedy na plecach, na łóżku. Podciągamy nogę w kolanie, żeby była na prosto, czyli 90 stopni z tułowiem i po prostu ciągniemy ją ręką w tą stronę. Zależy, z której strony mamy rwę kulszową. Jak jest z prawej strony, to ciągniemy prawą nogę właśnie do lewej strony. Poczujecie od razu,
Taki troszeczkę rozrywający, pieczący ból właśnie tutaj, skąd to wychodzi, a jest to spowodowane tym, że właśnie zaczynamy rozciągać ten mięsień, który jest jak gdyby przykurczony właśnie tą opuchlizną, która nam tam powstała. Jeżeli jest to w lewej nodze, ta sama procedura, tylko ciągniemy wtedy w prawo. Chyba znowu źle powiedziałem, z tym prawą nogę ciągniemy na lewo, lewą nogę ciągniemy na prawo, tak, żeby było jasne. No nie wiem, teraz czy się nie pomyliłem. Także moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Przede wszystkim jeszcze węglowodany bardzo pogarszają całą sytuację, ponieważ jak już wiele razy podkreślałem, one prowadzą do zakwaszenia organizmu. Jeżeli będziemy teraz mieć taki problem właśnie z bólami mięśni, który często występuje, to niestety, no ale przeanalizujcie swoją dietę. Nabiał, węglowodany, tak tylko taka myśl. Może warto się nad tym zastanowić. I przede wszystkim, jeżeli występują też bóle pleców, czyli kręgosłupa, jak to się mówi, to ponieważ to też są mięśnie, które są tam właśnie odpowiedzialne za to, ponieważ jeżeli występuje jakiś ból w plecach, jest to często spowodowane, że krąg zaczyna gdzieś tam o krąg dotykać, wtedy mięśnie próbują korygować całą sytuację. Czyli zaczyna się napinać ten długi napinacz, który jest z jednej albo z drugiej strony, ponieważ mamy takie dwa mięśnie, które przechodzą przez całe plecy i on próbuje to skorygować. Kiedy on wchodzi w skurcz, to wtedy właśnie cała sytuacja zaczyna się komplikować, ponieważ ten mięsień właśnie zostaje w bezruchu i pojawia się wielki problem, ponieważ też nie może się oczyszczać. Stąd też później coraz większy ból, który się nasila z godziny na godzinę. No i tu już niektórzy sięgają po różne środki. A tak naprawdę to warto poćwiczyć. Jeżeli macie problemy z plecami, to warto zrobić jakieś ćwiczenia pleców, żeby po prostu wzmocnić te mięśnie, bo bardzo często te mięśnie są po prostu za słabe. A jeżeli one są za słabe, to po prostu nie dają rady utrzymać całego naszego ciężaru, co się też tyczy, jeżeli coś dźwigniemy ciężkiego i nagle pach. No, po prostu mamy za słabe mięśnie pleców. Dlatego jakieś ćwiczenia warto by było wtedy zrobić. Dobra, troszeczkę się rozgadałem, miał być to krótki filmik, jednopytaniowy, trochę zrobił się dłuższy, ale no cóż, tak to już bywa. Jeszcze z moich doświadczeń na pewno jeszcze żywokost, gojnik, bardzo dobry na to, taka substancja, DMSO na przykład też bardzo fajnie lubi pomóc na tego typu rzeczy. O tym też macie film zrobiony, warto go sobie zobaczyć. Także jest troszkę różnych ciekawych rzeczy, które można sobie pokombinować. Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej!